Rada Miejska jednogłośnie przyjęła budżet Ożarowa na 2022 rok. Dochody gminy zostały ustalone na poziomie 62 milionów złotych. Wydatki to kwota 76 milionów złotych. Szczycimy się tym, że nasza gmina ma 27,2 miliona dochodów własnych. To jest bardzo wysoki wskaźnik, bo to jest wskaźnik na nitach 46%. Są to dochody stałe, które od naszego głównego zakładu, a także od pomniejszych. I ponieważ w 95% spływają one systematycznie, no to jest to gwarancja, że możemy swobodnie realizować nasze przedsięwzięcia, które po prostu opieramy na uzyskanych dochodach. Wiele działań w gminie Ożarów ukierunkowanych jest na seniorów. Z myślą o tej grupie mieszkańców powstały kluby, których w gminie funkcjonuje już 8, oraz wiejskie świetlice. W ubiegłym roku uruchomiono taki obiekt na przykład w Sobowie. W planach na rok przyszły jest placówka opiekuńczo-rehabilitacyjna również w Sobowie. Planujemy również otworzyć z nowym rokiem klub seniora w Sobótce, klub seniora w Glinianach. I mamy nadzieję, że również kilka innych miejscowości, które nieśmiało, ale niemniej jednak mówią nam o tym, że chcieliby w swoim środowisku kultywować tę działalność klubów seniora. Jeśli się zorganizują i będziemy widzieć ten zapał i zaangażowanie, to na pewno w każdej placówce będziemy starali się uruchomić. Działalność klubów seniora czy świetlic wiejskich wiąże się z pewnymi kosztami. I stąd też pomysł samorządu, aby skierować swoje działania na pozyskanie funduszy na fotowoltaikę. Ma to obniżyć koszty eksploatacji tych budynków. W planach na przyszły rok znalazły się również inwestycje wodne i kanalizacyjne. Dostaliśmy 3 miliony dotacji na gospodarkę wodno-ściekową i za te pieniądze chcemy zmodernizować dwie zużyte już oczyszczalnie ścieków. To jest oczyszczalnia ścieków w Śmiłowie i oczyszczalnia ścieków w Lasocinie. Podnieść ich stan techniczny, po prostu prowadzić innowacje po to, żeby efekt ekologiczny był widoczny. Z pierwszej transzy środków programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Ożarów dostał m.in. 9,5 miliona złotych na inwestycje drogowe. Burmistrz Majcher wyjaśnia, że pieniądze te zostaną wykorzystane na przebudowę dwóch istotnych szlaków gminnych. Jeden z nich otworzy dostęp do terenów inwestycyjnych w Ożarowie. Po wybudowaniu drugiej drogi możliwy będzie dojazd do nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne. Właściwie to w naszej gminie mamy drogi asfaltowe, powiedziałbym, wykonane w 100%. Te odcinki, które chcemy robić, to są już drogi o nieco węższym. Już nie mamy 6-metrowych dróg do budowy, które by kwalifikowały się do wniosków unijnych. Tylko to są drogi transportu lokalnego o nieco zawężonej szerokości. Na terenie gminy Ożarów działają szkoły podstawowe w Lasocinie, Pisarach i Janowicach, które często stanowią centra kultury dla lokalnych społeczności. W Ożarowie funkcjonuje również zespół szkół ze szkołą podstawową i liceum samorządowym. Gmina otrzymuje rocznie około 10 milionów złotych subwencji oświatowej. Kolejne 10 milionów złotych na funkcjonowanie oświaty wykłada z własnego budżetu. Inwestycja w oświatę nie jest złem koniecznym, tylko jest po prostu rzeczą niezbędną i konieczną po to, żeby utrzymać oświatę na odpowiednim poziomie, a warunki i wymogi, które stwarza nam ustawa, no niestety powoduje, że musimy do tych pieniędzy dołożyć. Deficyt budżetowy zaplanowany na 2022 rok to kwota około 14 milionów złotych. Jeśli nie uda się zrealizować wszystkich dochodów, wówczas konieczne będzie zasilenie gminnej kasy kredytem. Chcemy każdą inwestycję, która będzie się pojawiać w środkach unijnych, będziemy składać wnioski i będziemy również zabezpieczać pieniążki, bo taki cel jest. Są to lata, kiedy można, korzystając z środków unijnych, coś zrealizować we własnej gminie. I tego nie można przegapić. I oczywiście wsparcie nawet 50% dla nas to jest wielka satysfakcja, bo po prostu nie musimy naszych środków przeznaczać na ten cel. Ożarów stara się o kolejne miliony ze środków rządowych i unijnych. Zerowe zadłużenie pozwala na zaplanowanie inwestycji, do których wymagany jest wkład własny z budżetu gminy.